wątpię i bezbłędnie, a Julia Kornaszewska i 3.52 to czas Juliusza Cezara pod Julią Kornaszewską. Gabriela Slawikowa pokonuje białą budę, za chwilę zeskok z bankietu, kłodę do wody, kłodę po wodzie, a wystartował i pokonał dwie przeszkody bezbłędnie z dotychczasowym rezultatem 60,5. Piotr Tokarczyk z klubu Olimp Prudnik na koniu Rovito. Gabriela Slawikowa galopuje do kłody na wale. Jeszcze trzy skoki jej zostały, a Piotr Tokarczyk pokonał pięć przeszkód bezbłędnie. Wynik dotychczasowy Piotra Tokarczyka to 60,5. Do startu przygotowuje się Dariusz Sulowski na koniu Lunatic. Dotychczasowy rezultat Dariusza Sulowskiego 58. A ostatnią przeszkodę pokonała Gabriela Slawikowa bezbłędnie w próbie terenowej w czasie 3.35. Bez błędów na przeszkodach. I to jest w normie czasu, zachowuje Gabriela Slawikowa dotychczasowy rezultat, a Rovito pod Piotrem Tokarczykiem z bagażem 60,5. Są w okolicach przeszkody numer 9. Do startu przygotowuje się Dariusz Sulowski na koniu Lunatic, Wojewódzki Klub Jeździecki Lublin. Dotychczasowy rezultat 58. Wystartował już Lunatic pod Dariuszem Sulowskim. Mamy dwa konie na trasie. Rovito pod Piotrem Tokarczykiem z klubu Olimp Prudnik z rezultatem 60,5 dotychczas w okolicach przeszkody drugiej kombinacji wodnej i pokonuje ją bezbłędnie. Za moment Hirda jeszcze trzy skoki, a Dariusz Surowski pokonał dwie przeszkody bezbłędnie. Do startu przygotowuje się Piotr Wanczura, a do przeszkody ostatniej zmierza Rovito pod Piotrem. Ruszyłem. A na trasę krosu wyruszył już pierwszy zawodnik, czyli reprezentujący klub LKJ Olimp Prudnik Piotr Tokarczyk. Czy ten pan i pani
Krawczyk wysiadający konia Eulamar. Zajmuje po dwóch próbach 17 pozycję, zgromadził na swoim koncie 70,9 punktu karnego. Widzimy już zawodniczkę klubu LKS Dragona Strzegą, Olę Chmielińską. I ta zawodniczka wyruszyła już na trasę krosu i pokonała pierwszą przeszkodę. A do ostatniej przeszkody zbliża się już jadący jak do tej pory bezbłędnie Piotr Tokarczyk. Ale jako ja myslím, že to je už nic, protože brácha má elektrokolu. Ne, to šlapá, ale to šel. Dobře, Tokarčyk zajímá aktuálně 54. pozici, nebo to robit pokud tady. To byl na normálním, upraveným horáči, ani ne, na žádným speciálním. To není bezpůsob. Ale to je jenom hodnotu. Tohle to byl normální klasický horáč, nebo nějaký jako i trekový. Ale to bylo dobré. Brácho, ty jsi taky nepoznala. Vypadá jako normální horáč. To mají kolem středu, to mají celý za to zakrytovaný. Ne, to jsou jiný kolečka, KTM byla. A má tu pohodlost, drahá to má. Jenže to je ještě. No, to byl klasický trek nebo něco takového. Pak tam odbočil zdání, ten někde je pokem a hodili a nedohodili do tejka. Bezbłędnie pokonane przeszkody ma już za sobą Piotr Tokarczyk na koniu Lucier. Do startu szykuje się zawodnik klubu JKS Jaroszówka Marcel Dul na koniu Algierek. Po nim na trasę wyruszy Agnieszka Nawrot na koniu Kamfari. Jadący bezbłędnie na koniu Cyrano Michał Chycki kończy swój przejazd czasem 3 minuty 29 sekund.
dosiadający konia Lucier Piotr Tokarczyk zajmuje aktualnie 24. lokatę. Na swoim koncie ma 75,1 punktu karnego. A na trasę krosu wyruszył już zawodnik klubu JKS Jaroszówka, Marcel Dul na koniu Algierek. Do startu przygotowuje się Agnieszka Nawrot, Natalia Wójcik i Julia Ślązak.
Jaromir Kawelka na koniu Elan, na drugiej kombinacji wodnej Izabela Juszczak przygotowuje, wystartowała i pokonała przeszkodę numer 1. Dotychczasowy rezultat Izabeli Juszczak 63,4, a Jaromira Kawelki 74,8. I 4-3 skoki zostały do końca Jaromirowi Kabelce, a do startu przygotowuje się Dini Podlucji Prychodową z Czech. Dwie przeszkody pokonała Izabela Juszczak, a Jaromir Kabelka w okolicach końca krosu. Jeszcze dwa skoki. I ostatnią przeszkodę pokonał Jaromir Kabelka na Elanie. Jego czas to 3:36. Izabela Juszczak na koniu Emansa w okolicach przeszkody numer 7. Jak dotychczas bezbłędnie, a do startu przygotowuje się Lucji Prychodowa na koniu Dini. Dotychczasowy rezultat 57,8. Izabela Juszczak na Emansie w okolicach pierwszej kombinacji wodnej, a wystartowała Lucji Prychodowa z Czech na koniu Dini. Izabela Juszczak pokonuje drugą kombinację wodną, a Lucji Prychodowa dotychczasowym rezultatem 57,8 na koniu Dini w okolicach przeszkody numer 3. Trzy skoki zostały do końca Izabeli Juszczak z klubu jeździeckiego Olim Prudnik, a dotychczasowy rezultat Lucji Prychodowej 57,8. Kolejną parą będzie poker pod Arturem Społowiczem. Dotychczasowy rezultat tej pary to 48,4. I dwie przeszkody do końca zostają Izabeli Juszczak. I do ostatniej przeszkody zmierza Izabela Juszczak. I niestety...